Czy byłbyś zdziwiony, gdyby ktoś powiedział ci, że na twoim podwórku zakopano sportowy samochód Ferrari Dino 246 GTS z 1974 roku? Chyba większość uznałaby to za niezły żart. Ale taka sytuacja miała miejsce naprawdę, kiedy to na początku 1978 roku rozeszła się wieść o znalezionym Ferrari Dino, które wykopano na podwórku na przedmieściach Los Angeles. Ta ciekawa historia zaczęła się w październiku 1974 roku, kiedy to hydraulik z Los Angeles, Rosendo Cruz, kupił Ferrari Dino jako prezent dla swojej żony. Ale 2 miesiące później, podczas wieczornego wypadu do miasta, Cruz zgłosił kradzież luksusowego samochodu sportowego, gdy jadł z żoną kolację w restauracji. Policja z Los Angeles uznała samochód za zaginiony, a sprawa cały czas pozostała otwarta. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie Cruzowi, a miejsce skradzionego Ferrari pozostało tajemnicą aż przez 4 lata, do momentu, gdy w 1978 roku dwaj śledczy pojawili się pod jednym z adresów zamieszkania w zachodnich Atenach w Los Angeles. Dwaj detektywi powiedzieli reporterom, że kilkoro dzieci bawiło się na podwórku, kiedy zgłosili coś dziwnego pod ziemią. Podczas zabawy poczuli coś podobnego do dachu samochodu. Okazało się wtedy, że był to zakopany Dino. Po wykopaniu samochodu stwierdzono, że tajemniczym skarbem jest zaginione Ferrari Dino z 1974 roku, należące do Rosendo Cruza. Oczywiście lokatorzy, którzy tam mieszkali, nie mieli pojęcia, że mają na podwórku zakopane Ferrari, ponieważ sami mieszkali tam dopiero od kilku miesięcy. Po odsłonięciu samochodu detektywi zauważyli ręczniki chroniące rury wydechowe i szyby. To dało do zrozumienia śledczym, że ktokolwiek zakopał pojazd, chciał w pewnym momencie wyciągnąć go z dziury, mając nadzieję, że zostanie zachowany w miarę dobrym stanie i bez uszkodzeń silnika. I rzeczywiście, Ferrari nie miało żadnych znacznych uszkodzeń poza małą dziurą w prawej tylnej lampie. Celowe zakopanie samochodu dało jaśniejsze światło na sprawę. Okazało się bowiem, że pierwotną kradzieżą było oszustwo ubezpieczeniowe Cruza, który zapłacił dwóm mężczyznom za kradzież samochodu tej nocy, gdy jadł kolację z żoną. Pierwotny plan zakładał podzielenie się kwotą z ubezpieczenia, która wynosiła 22,5 tysiąca dolarów z wynajętymi złodziejami. Po zwróceniu kosztów Ferrari Dino złodzieje mieli odkopać samochód i zawieźć go do warsztatu w celu rozbiórki. Ale historia głosi, że rzekomi złodzieje kompletnie zapomnieli, gdzie zakopali samochód. Czy można w to wierzyć? I jak to możliwe, że nikt nie zorientował się, że ktoś zakopuje samochód w ziemi? Dziwna, ale zarazem śmieszna sprawa. Wieść o odkrytym Ferrari rozeszła się szerokim echem po prawie całych Stanach, jako najdziwniejsze tuszowanie kradzieży swoich czasów. Ale co się stało z odkrytym skarbem? Okazało się jednak, że Ferrari po 4 latach spędzonych pod ziemią wcale nie jest aż w tak dobrym stanie, jak można było zakładać na początku. Firma ubezpieczeniowa próbowała sprzedać samochód na aukcji i ostatecznie sprzedała go za około 6 tysięcy dolarów. Nowym właścicielem został miejscowy mechanik, mający nadzieję, że uda mu się wskrzesić silnik i przywrócić samochód na drogę. Na szczęście, kiedy Ferrari znajdowało się pod ziemią, w tamtych latach w okolicach Los Angeles padało bardzo mało opadów, a silnik uległ minimalnemu uszkodzeniu z powodu suchych warunków. Samochód został całkowicie odrestaurowany i nadawał się do jazdy. Był prezentowany na wystawach samochodowych i otrzymał tablicę rejestracyjną Dug Up. Nowy właściciel samochodu jeździł nim na co dzień przez ponad 40 lat. Odkopane Ferrari Dino zostało uznane za najsłynniejszego dinozaura wszechczasów. Trudno powiedzieć, co stało się z pomysłodawcą przekrętu. Jeśli Cruz nie trafił do więzienia, to na pewno zapłacił wysoką karę za wyłudzenie pieniędzy, co zostało mu udowodnione dopiero w 2012 roku. Oczywiście jest wiele wersji co do faktycznego stanu Ferrari po odkopaniu. Niektóre mówią, że samochód był w fatalnym stanie, a silnik został zmiażdżony podczas wyciągania samochodu z ziemi.
Sam właściciel samochodu twierdzi jednak, że jedyne poważne uszkodzenia dotyczyły przedniej szyby, którą złodzieje celowo rozbili, i sam przez wiele lat otrzymał niezliczone oferty odkupienia samochodu ze względu na jego szaloną przeszłość. Ale uważa, że jego Dino nie jest i nigdy nie będzie na sprzedaż. Jeśli interesuje Cię historia innego zakopanego samochodu, odsyłam Cię do linku w opisie. Cześć!